Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w nowym filmiku. Myślę, że będzie on troszeczkę emocjonalny dla mnie, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo mam tutaj przygotowaną dla Was niespodziankę, ale zanim do tego dojdziemy, to tak naprawdę na początku tego dzisiejszego filmu chciałabym Wam podziękować. I już Wam tłumaczę za co. A mianowicie, moi drodzy, ostatnie 2 lata były dla mnie ciężkim okresem. Tego nie da się ukryć, chociaż mam nadzieję, że wy tego nie odczuliście. 2 lata tak naprawdę związane z hejtem, z którym borykałam się codziennie, z groźbami, które dostawałam, z głuchymi telefonami, z bardzo dziwnymi telefonami, które też dostawałam, z włamaniami, próbami włamań na moje konta, tutaj na YouTubie, na maila, na Instagram i nie tylko. Z bardzo dziwnymi rozgrywkami, że tak powiem. Pojawił się w internecie wulgarny film na mój temat. Było bardzo dużo pomówień, bardzo dużo takich informacji, które są nieprawdziwe. Dostawałam dziwne wiadomości. Działo się, tak naprawdę działo się bardzo dużo przez te ostatnie 2 lata. Już nie mówiąc o tym, że moje filmy były notorycznie zgłaszane, że trwały różnego rodzaju ataki łapek w dół, które momentalnie zaniżały zasięgi moich filmów. Oczywiście nabawiłam się, jak to się mówi, strajka na YouTubie. Kilka moich filmów zniknęło tutaj z YouTuba właśnie ze względu na to, że były one notorycznie zgłaszane. Między innymi kilka filmów musiałam też z pewnych względów prawnych poukrywać, ale jak część z Was doskonale o tym wie, pod koniec lipca miała miejsce pewna sytuacja, która sprawiła, że w sierpniu wyjechałam na wakacje do Włoch, żeby sobie odetchnąć. I powiem Wam szczerze, że dopiero teraz zaczynam czuć, że mogę naprawdę oddychać. I przez te 2 lata, tak na dobrą sprawę, dostałam od Was tyle wsparcia, tyle pozytywnych słów. I w tych takich najgorszych dla mnie momentach, kiedy już miałam taką ochotę zamknąć ten kanał, porzucić, słuchajcie, to wszystko, wyjść z tego świata, wy dawaliście mi naprawdę bardzo, bardzo dużo takiej pozytywnej energii. Na początku, kiedy to wszystko się zaczęło, właśnie te 2 lata temu, 1,5 roku temu, wiele osób odeszło z mojego kanału. Są takie osoby, które wróciły. Oczywiście są też takie osoby, które nie wróciły i nie wrócą na mój kanał ze względu na to, co później robiły, jak mnie pomawiały, jak na mój temat się wypowiadały pod filmami u innych twórców. Ale to dzięki Wam i oczywiście też moim bliskim, dzięki moim bliskim osobom, nie poddałam się. I przez te 2 lata, mimo wszystko, nagrywałam dla Was tutaj filmy, starałam się tutaj dla Was być, w moich mediach społecznościowych, na Instagramie, codziennie gdzieś się pojawiałam. I naprawdę było mi bardzo trudno, ale no, dałam radę, słuchajcie, dałam radę. I wróciłam teraz po tych wakacjach, pełna pomysłów. Mam w głowie naprawdę, słuchajcie, tyle pomysłów. Chciałabym, wreszcie czuję, że mogę zacząć rozwijać mój kanał, że mogę wrócić do rzeczy, które sprawiały mi ogromną przyjemność, tak jak między innymi nagrywanie daily vlogów. Jak wiecie, przez te ostatnie 2 lata musiałam bardzo ograniczyć swoją prywatność. Wspominałam Wam o tym wielokrotnie, ale też bardzo często widziałam, że gdzieś tam w komentarzach dopytujecie mnie, kiedy wrócą daily vlogi, żebym pokazała Wam to, żebym pokazała Wam tamto. A ja po prostu z tych obaw, z tego wszystkiego, co działo się w moim życiu, bardzo, słuchajcie, musiałam się ograniczać z tym, co robię, co publikuję. I też takie... miałam w środku też takie poczucie, że przez to, co się działo, że za każdym razem, kiedy publikuję jakiś nowy film, obawiałam się, że znowu będzie się działo to samo, że znowu będzie zgłaszany, znowu będzie atakowany. I po prostu to wszystko sprawiało, że czułam się, jakby miała właśnie podcięte skrzydła. A wiecie, kiedy zaczyna się coś takiego i jest tego bardzo, bardzo dużo i codziennie, za każdym razem
przez bardzo długi okres dzieje się taka sytuacja, że ktoś naprawdę podcina wam te skrzydła, po jednym piórku nawet, to w pewnym momencie już zaczynacie stwierdzać, że dość, że już macie dość. No ale pewnie teraz część z was zastanawia się, o co chodzi, bo wiem, że są tutaj takie osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o tym, co się działo przez te ostatnie 2 lata. Oczywiście chodzi o całą nagonkę, która była związana i sytuację, która była związana z okiem kosmetologa, czyli Kacprem L., który, jak wiecie, przebywa aktualnie w więzieniu. Na razie nie będę się jeszcze wypowiadać na ten temat, ponieważ cały czas konsultuję sprawę z moim prawnikiem, który nie do końca jest za tym, bym opowiedziała wam całą moją historię związaną właśnie z tą osobą, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Natomiast no, dzisiaj chciałabym wam podziękować. Chciałabym wam podziękować właśnie za to, co mi daliście. Za to, że byliście ze mną, a przede wszystkim te osoby, które mnie nie opuściły i które mnie wspierały. Nowym osobom, które przez całą tą sytuację przyszły do mnie, poznały mnie, zobaczyły, jaką jestem osobą i zaczęły mnie wspierać. Za wasze komentarze pod filmami. Są tutaj takie osoby, które za każdym razem, kiedy publikuję jakiś nowy film, nawet jeżeli ich on kompletnie nie interesuje, to zawsze zostawią łapkę w górę, zawsze zostawią jakiś komentarz. Są takie osoby, które, słuchajcie, codziennie potrafią przyjść na mój Instagram i życzyć mi miłego dnia. To jest niesamowite, jaką ja mam tutaj cudowną społeczność, jakich ja mam ludzi. No i właśnie podczas mojego pobytu we Włoszech na wakacjach wybiło 30 tysięcy na moim kanale. W ogóle wczoraj, powiem wam też taką ciekawą sytuację, YouTube zasygnalizował mi, że mój kanał obchodzi urodziny, co było też bardzo miłe, bo do tej pory nie było takiej opcji na YouTubie. Oczywiście pojawiły się tam życzenia i tak dalej. No i wreszcie zdałam sobie sprawę z tego, że tak, że chcę wrócić do tego, co robiłam wcześniej, chcę się rozwijać, chcę iść dalej, chcę dla was tworzyć, chcę dla was wprowadzić pewne zmiany, które zaczniecie za chwilę dostrzegać tutaj na moim kanale i mam nadzieję, że się wam one spodobają. I tak wracają daily vlogi, będzie ich zdecydowanie więcej tutaj na moim kanale. Być może wróci również vlogmas, który też bardzo lubiliście w naszym wykonaniu, także będą też filmy kosmetyczne, spokojnie, za chwilę zaczynamy nowe serie, ale dzisiaj, w związku z tym, że mamy już 30 tysięcy, jest was tutaj 30 tysięcy, ponad już 30 tysięcy na waszym kanale, pomyślałam sobie, że zrobię dla was taki mały prezent. I w związku z tym, że mamy trójeczkę, mam dla was tutaj przygotowane 3 torby. 3 torby wypełnione kosmetykami, które zaraz wam pokażę. I to będzie takie moje właśnie podziękowanie dla was, a w sumie dla 3 osób, które otrzymają ode mnie te torby z kosmetykami. No dobrze, moi drodzy, pokażę wam zawartość tych 3 toreb. A dlaczego? Dlatego, że wasze zadanie będzie naprawdę banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem i w tym komentarzu napiszecie, którą torbę chcecie otrzymać. Tak, czy 1, czy 2, czy 3. Piszecie, biorę udział i numerek torby. Starałam się wybrać dla was takie kosmetyki, żeby te kroki pielęgnacyjne były podobne, chociaż kosmetyki są inne. Dlatego też myślę, że dam wam taką możliwość, abyście sami sobie wybrali torbę, która do was poleci. No i oczywiście z tych wszystkich waszych komentarzy wybiorę 3 osoby, do których trafią te torby. Powiedzmy, że będzie to trwało około tygodnia, więc obserwujcie moją kartę społeczność tutaj na moim kanale. Bardzo często też pytacie mnie, gdzie ta karta społeczność się znajduje. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie w profil główny, jak wyświetli wam się profil główny, strona główna właśnie mojego kanału, to macie pod nagłówkiem takie zakładki: strona główna, playlisty, informacje, społeczność i tak dalej. Klikacie sobie w społeczność, otwiera wam się właśnie ta karta i tam znajdziecie wyniki. Oczywiście poinformuję te 3 osoby, które dostaną ode mnie te torby, ale też będziecie mieć odpowiedź od razu w komentarzach, żebyście się szybciej zorientowali. Taki komentarz, mój komentarz powinien do was trafić, więc będziecie wiedzieć, co i jak. Zaczynamy. Moi drodzy, torba numer 1, już wam pokazuję zawartość.
Mamy tutaj coś do makijażu. Jest to paletka z błyszczykami, z pomadkami od marki Pixie. Przepiękne kolory, bardzo kobiece, róże, brązy, czerwienie. Kolejny kosmetyk to jest coś, bez czego pielęgnacja nie może się obejść i wy o tym doskonale wiecie, a dokładnie jest to krem z filtrem i tutaj będzie marka Basic Lab, delikatna, lekka emulsja z filtrem 50. Kolejny kosmetyk jest to fitoaktywny tonik Esencja od marki Uzdrowisko, zresztą mój ulubiony. Lecimy dalej. Coś do mycia skóry, bardzo fajny żel trzyfazowy z witaminami, z antyoksydantami, z olejkiem z winogron od marki DP Dermaceuticals, marki profesjonalnej. Mam tutaj również serum Kakaj Odżywienie od marki Creamy. I ostatni, przedostatni kosmetyk, bo wrzuciłam tutaj również taką fajną chusteczkę z kwasem hialuronowym nawilżającą od marki N-Medical. I oczywiście jak mamy serum, mamy oczyszczanie, mamy krem z filtrem, to musi być też krem do codziennego stosowania. Jest to krem nawilżający z wyciągiem z nasion zielonej herbaty od marki Innisfree. Torba numer 2. I teraz tak, do makijażu znowu paletka od marki Pixie, ale tym razem mamy tutaj rozświetlacze, bronzery i róże. Też powiem Wam przepiękne kolory. Kolejny kosmetyk, czyli filtr. I tym razem będzie to marka SVR, filtr SPF 50 Sun Secure. Do oczyszczania i demakijażu olejek od marki Creamy. Następny kosmetyk, tonik, witamina C od marki Sephora. Powiem Wam, że przepięknie pachnie, sama go zresztą stosuję. Następnie mamy, czekajcie, serum i będzie to booster odmłodzenie od Dr. Skin Clinic z retinoidami 1%. Krem oczywiście obowiązkowo, znowu marka SVR i jest to krem intensywnie nawilżający, no i oczywiście też chusteczka z kwasem hialuronowym. I ostatnia torba, czyli torba numer 3 i jej zawartość. I mamy tak, do makijażu paletka od marki Avon, paletka cieni, następny kosmetyk filtr od marki Aven, filtr 50. Coś do oczyszczania i demakijażu jest to Bandy Pure Care, morski żel oczyszczający do twarzy. Następnie coś do tonizacji, czyli mamy tutaj Creamy i esencję różaną. Bardzo proszę. Następne to będzie oczywiście serum i znowu marka Basic Lab, serum z ceramidami. Bardzo fajny produkt. Krem obowiązkowo i marka Poreless 140, krem na noc z retinolem. No i oczywiście, jak wcześniej, chusteczka z kwasem hialuronowym. Teraz już znacie zawartość każdej z tych torb, 1, 2 i 3. Także przypominam, piszecie komentarz, biorę udział, a następnie numerek torby i tej, która oczywiście spodobała Wam się najbardziej. Także moi drodzy, mam nadzieję, że takie moje małe podziękowanie przypadło Wam do gustu, przypadnie Wam do gustu, a osoby, które otrzymają ode mnie te torby, jedną taką torbę, będą zadowolone z tych kosmetyków i będą mogły sobie potestować, sprawdzić co i jak. Myślę, że przy okazji 40 tysięcy, chociaż nie wiem kiedy to będzie miało miejsce, będzie jeszcze większe rozdanie i jeszcze fajniejsze kosmetyki. Chociaż nie wiem, czy mogą być fajniejsze kosmetyki od tych, które Wam dzisiaj pokazałam. Sami zdecydujcie. Także jeszcze raz, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że jesteście, że przychodzicie, że oglądacie moje filmy, że dajecie łapki w górę, że zostawiacie komentarze, że piszecie do mnie w mediach społecznościowych, że mamy taki cudowny kontakt. Dziękuję Wam za wsparcie, które daliście mi w ostatnim czasie, przez ostatnie 2 lata i które dajecie mi codziennie.
Mam nadzieję, że zmiany, które pojawią się na moim kanale, będą się pojawiały na moim kanale, przypadną Wam do gustu, a ja cieszę się ogromnie, że mogę do Was wrócić pełna energii, nadziei i wdzięczna za to, że dzisiaj jestem tutaj z Wami, że dalej z Wami jestem, że się nie poddałam i że mam tutaj tak cudowną społeczność. Trzymajcie się cieplutko, a my oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!